Cześć wszystkim, to znowu Płynu 7. Dzisiaj zagramy sobie w The Black Knight Get Medieval. Okej, to jest kolejna flashowa gierka, którą chciałbym wam pokazać. Otóż co to za gra? Źli chłopi nie płacą podatków. Idź i wyduś ich z niech. Im mocniej przywalisz, tym więcej złota dostaniesz. Królowa potrzebuje nowych... Dobra, nieważne, czemu ty jesteś? Tak. Otóż w tej grze sterujemy tym oto zacnym, dzielnym i silnym czarnym rycerzem. Nie tym od mostów, nie, to inny czarny rycerz. I zbieramy złoto dla króla. Złoto naszego wiernego króla, od naszych wiernych poddanych. O, wow. Otóż, co musimy zrobić? Mamy naszą dzielną maczugę, którą musimy przywalić w każdego naszego... naszego króla. Dzielnego poddanego, wiernego, znaczy poddani są wierni, to rycerze są dzielni. I żeby odebrać od nich należne złoto. To tyle teorii. Teraz przejdźmy do praktyki. No, cóż. O, wow. Wali się naciskając pasję. Jeżeli spudłujemy, to przez chwilę nie możemy zadać kolejnego ciosu, więc możemy ominąć jakiegoś chłopa. A jeżeli nie przywalimy w jakiegoś chłopa, to nie zapłaci on podatków. Nie dlatego, żeby nie chciał, tylko po prostu zapomniał. Przecież kto by nie płacił podatków naszemu wielkiemu królowi? Tylko głupcy. Okej, niektóre rzeczy trzeba przywalić parę razy. Ale to nie problem dla naszego silnego rycerza. Okej, zebraliśmy 2360 złota z wymaganego 650. Król jest zadowolony. Deal with olds. Dobra. Po każdym poziomie jest sklepik, w którym możemy kupić rzeczy. Ale najlepsza broń kosztuje 4000, więc sobie jeszcze poczekam chwilkę. Teraz musimy zebrać 3100 sztuk złota. Kliknij i przytrzymaj... Aha. Czyli da się również sterować myszką. Nie wiedziałem. Każdego dnia człowiek coś się uczy. Pau! Nawet strach na to, że trzymają w sobie złoto. Pewnie jacyś tchórzliwi poddani ukryli tam swoje złoto, myśląc, że nasz dzielny poborca podatkowy go tam nie znajdzie. Błąd! Silny i dzielny poborca podatkowy znajdzie wszędzie. A, beczka ze złotem. Myślałem, że złota nie znajdzie. Błąd. Dawajcie złoto. Królowa potrzebuje nowych kąpielówek. O, znaleźliśmy jakąś potkę. Są trzy rodzaje takich znajdzie. To jest mikstura siły, żebyśmy zadawali silniejsze ciosy. Jest też medalion złota i olej. Medalion złota oczywiście daje więcej złota, a olej zmniejsza czas pomiędzy atakami, jeżeli skudujemy. Okej, całkiem nieźle sobie poradziliśmy. 5000 z 3000 wymaganych. Idziemy dalej. Dobra, sobie kupię. To jest najlepsza broń w grze. Pozostałych nie opłaca się kupować, to jest strata złota. No i cóż, co teraz zrobić? No, możemy kupować sobie amulety, inne rzeczy. 5000. Rozwalaj wszystkie przedmioty w sklepie dla dodatkowego złota. Okej, postaramy się. A widzicie, ta broń jest... ładuje się znacznie szybciej. Chociaż w sumie. I ma znacznie większy zasięg. Oraz zadaje większe obrażenia, więc możemy wydusić z chłopów więcej złota. Znaczy wydusić, odebrać w końcu to złoto jest nam należne, nie nam królowi. I tak by je oddali dobrowolnie. Tylko przyspieszam nieuniknione. A, zacna zbrojo. Myślałem, że nie znajdę tych zaskórniaków. No, okej. To chyba wszystko, jeżeli chodzi o do pokazania w tej grze. Okazuje się, że całkiem sporo ludzi jeszcze gra w tą grę. A ja poznałem tą grę za czasów, kiedy jeszcze
miałem łącze modemowe. Więc ta gra jest tak stara, okazuje się, że całkiem sporo ludzi jeszcze w nią grywa po dziś dzień. Okej. Dobra, zebraliśmy znacznie więcej niż potrzebowaliśmy. Teraz stać nas na kupno jakichś fajnych rzeczy. Tego oleju nie kupuję, ponieważ ono tylko, jak mówiłem, zmniejsza pomiędzy atakami, którymi spodujemy, czas oczekiwania. Uważaj na Miltadę, wiedźmę. Zamieni cię w świnię, jeżeli ją uderzysz. Postaram się tego uniknąć. Chociaż się idzie i zbiera podatki tych wszystkich chłopów, czasami przez przypadek można i walnąć wiedźmę. A nie, zbudowałem ptaszek ze złotem, uciekł. Zły ptak to był. Nie narzekaj, mogło być gorzej. Mogłeś trafić na mojego brata. Au! I to się właśnie dzieje, jak trafimy wiedźmę. Wiedźmy nie są wiernymi poddanymi króla. Wiedźmy są złymi poddanymi króla. Nie chcą płacić podatków. Pum. 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 No cóż, dobra. Po tej wiedźmie już w tej grze nie pojawi się nic nowego, wierzcie mi. Dalszy sens gry jest tylko w tym, żeby zbierać więcej złota i maksować wynik. Więc dobra. Zobaczymy, jak uda mi się tym razem, ile złota zdobyć. Tak jak już mówiłem, jeszcze całkiem sporo ludzi gra w tą grę. I są listy wyników. Całościowe oraz tygodniowe i wierzcie mi, w tych tygodniowych również ciężko się dostać na wyższą pozycję. Okej, dobra. Kup większą broń. A, to już zrobiłem. Jestem mądrym czarnym rycerzem. Może nie wyglądam na takiego, ale wierzcie mi, jestem mądrym czarnym rycerzem. Kupiłem już największą broń. Dzięki niej mogę zdobywać największe ilości podatków. Nie zdobywać, odbierać. Znaczy, pobierać w sumie. Nieważne. Gra słowna. Czarni rycerze nie bawią się w gry słownie. W czasie bawią czarni rycerze. Bawią się w połam wszystkie kości w celu odebrania podatków. Zebrania podatków. Znowu gry słowne. Źli kupcy również umijają się od płacenia podatków. Myślą, że mogą sprzedawać te swoje miecze, topory i takie rzeczy, nie płacąc podatków. Błot! Ała! Walenie w wiedźmę to też jest błąd. Musimy porozmawiać z królem, żeby jakąś ulgę podatkową dla wiedźm wystawić. Okej, dobra. Kupujemy eliksiry i jedziemy dalej. 31 300. Tak, wiem, że olej pomaga szybciej wracać po nietrafionych uderzeniach. Okej, jak widzicie, plansze się już powtarzają. Chociaż już byliśmy w tym zamku, nie wiem czy nie. Ale no tak. Plansze się zapętlają po pewnym czasie. Ale zauważcie, że całkiem ładnie ta gra wygląda jak na swój wiek. A wierzcie mi, jak już mówiłem, ta gra jest stara. Pum. I co dziwniejsze, tak sporo rzeczy się pojawia nawet na ekranie, a gra w ogóle nie przecina. Się okazuje, kiedyś ludzie potrafili... Wow. Błąd. Potrafili robić gry we flashu, które nie cinały się, kiedy na ekranie było więcej niż 3 obiekty. Szkoda, że ta sztuka zaginęła w roku dziejów. Rozwalić wszystko. 39 tysięcy? Nie wiem, ile wymagał, ale dobra. Jedziemy dalej. Poziom 7, 41 900. Runda 7. Idź, nasz dzielny, mrocny czarny rycerzu. W swojej epickiej misji... Epickiej, to złe określenie. Epokowej misji odbierania podatków. Aha, tym razem cię nie zwoiłem, wiedźmo.
Dungeon Shop? Czy ja dobrze widziałem? Nie wiem. Bum! Fragile Scottish Shop. Chyba coś takiego. Ach, mroczni rycerze nie czytają. Mroczni rycerze po prostu biorą kasę i nie pytają się o nic. Mroczni? Przepraszam. Czarni rycerze. Czarni rycerze to nie mroczni rycerze. Z kolejny nie do powiedzenia. Boom! I na face. Okej, koniec tego poziomu. Całkiem sporo nadwyżki cały czas udaje mi się zebrać. Ale wierzcie mi, prędzej czy później to się skończy. Tak, tak, wiemy, że mikstury siły są fajne. Boom! Boom! Oh my! O nie! Tak, ja go ominąłem. A będzie szczęśliwy jego dzień. Będzie miał obiad szynkę za te wszystkie podatki, których nie oddał królowi. A odbije się na jego sąsiadach i teściu i szwagrze oraz synowi. Właściwie na wszystkich w jego okolicy się nawet odbije. Aż mu będzie głupio, że zachował to złoto dla siebie, samolubny bydle. Tak, po pewnym czasie odbieranie podatków robi się dosyć automatyczne, można by powiedzieć. Tak, król jest... The king is pleased. The king. Tak. Okej, idziemy dalej. 63 tysiące. Kto powiedział, że podatki nie są zabawne? Wszyscy tak powiedzieli. Ale czarni rycerze nie zważają na słowa wszystkich. Oni po prostu robią swoje zadanie. Nawet jeżeli... Au! Wymaga ono połamania setek albo dziesiątek kości. Zwłaszcza jeżeli wymaga ono połamania setek lub dziesiątek kości. Oby nie naszych. Uu. A jestem niedobry? Ja jestem niedobry? A kto nie chce płacić podatków naszemu wielkiemu królowi? W sumie aż tak wielki to nie jest, jest całkiem mały, ale to nie ma znaczenia, i tak powinniście płacić podatki. Jeżeli nie będziecie płacić podatków, jedyne co was czeka to maczuga w Europie. O tak. Na przykład ta moja, którą właśnie dzierżę. Więcej rzeczy i jedziemy dalej. 63 tysiące. Zamów... Heroin for Dummies? Coś z typu... Znowu, nie potrafię tego dobrze przetłumaczyć. Czarni rycerze nie bawią się w tłumaczenia. Jedynym językiem czarnych rycerzy jest przemoc. Ale ta przemoc ma zawsze jakiś cel, na przykład zebranie setek tysięcy złota dla króla w podatkach. Au! Przepraszam! A ciebie już nie przepraszam! Zniżkę posiadają jedynie wiedźmy. Nie tacy chłopi jak ty na emeryturę. Emeryci również płacą podatki. Ała, spudowałem. I ptaki też płacą podatki. Podatek od lotnictwa. The king is pleased. Świetnie, jedziemy dalej. 84 tysiące. Dwie rzeczy są w życiu pewne. Podatki oraz więcej podatków. Oraz ja, który te podatki zbieram. Nie odwiedził.
ale od wszystkich reszt, od całej reszty tak. Nazwiecie mnie brutalnym. Ja bym się nazwał po prostu obowiązkowym. Znowu wykupiłem słowo. Koniec gadania. Czarni rycerze nie gadają. Jeżeli nie masz złota, to nie gadam z tobą. A jeżeli masz, to po prostu napierdziewalne, potem zabiorę twoje złoto i tak nie będę znowu gadał. Włazy również mają złoto. Wszyscy w tym królestwie mają złoto i tylko próbują je... próbują wywinąć się od płacenia podatków. Ale wszyscy zapłacą. Wszyscy. Dwie więcej rzeczy są w życiu pewne. Podatki oraz topory. A maczugi? Dyskryminacja maczug. Maczugi są również w życiu pewne. Spytajcie się o to zdanie mojej maczugi. Ona już wam powie, jak bardzo potrafi być pewna. Potrafi być tak pewna, że aż zakręci się wam w głowie. Jak temu panu o to tutaj dał. Ale nie tej pani. Pum, pum. O, pamiątki. Tak głupio mi zbierać podatki ze sklepu z pamiątkami. Może tam pracują jacyś tam zagraniczni czy coś i... będą chcieli potem przyjechać, a okaże się, że nie ma sklepu, nie ma pamiątek, ponieważ właśnie zostało... opodatkowany ten sklep i nie nadaje się przez jakiś czas do użytkowania taki opodatkowany sklep. Ktoś powiedziałby, że takie podatki są ciężkie oraz okrutne. Ja powiedziałbym, że są sprawiedliwe. Otwórz hełm przed całowaniem panien. Dobra rada. Ale czarni rycerze nie całują panien. Chyba, że to są żelazne dziewice. Au. Tych panien również nie całujemy. No. W sumie... muszę stwierdzić, że... daleko już ta gra chyba nie potrwa. Ostatni razem jak grałem, to właśnie do tego około 13 poziomu doszedłem. Zanim... przestałem wyrabiać na króla. No i w tym poziomie chyba już mi się to nie uda. Jeszcze całkiem sporo złota zostało do zebrania. A już się czas mi prawie skończył. Nie, muszę zebrać więcej podatków. Nie zebrałeś wystarczająco podatków. Jesteś zwolniony. Coś ja teraz pocznę. Wiem, może wpiszę się na listę wyników. Aha. O, jak... o! Jestem troszkę gorszy niż mój wynik sprzed chwili. Kiedy, no, grałem to przed chwilą. I to jest lista chyba... tak? All the times, czyli całościowa. 1997. Jej! A na liście tygodniowej udało mi się zebrać 175 miejsce. A, wcześniej udało mi się 158. Więc... no, nie, to jest nie tygodniowa, tylko 10-dniowa lista. Więc jak widzicie, całkiem sporo ludzi jeszcze gra w tą grę. Nie wiem, czy to jest smutne, czy w jakiś sposób pocieszające, ale tak po prostu jest. Więc możecie również wy zagrać, spróbować pobić mój wynik, co zapewne nie będzie jakimś dużym wyzwaniem, tudzież osiągnięciem. Ale również zachęcam wam do tego. Jest jeszcze w tej krainie dużo podatków do zebrania. Tu Punio 7, dziękuję za uwagę i na razie.